Cześć Siemka, witajcie. Dzisiaj taki luźniejszy odcinek. Mam tutaj 6 saszetek z drogi do Rosji, po 3 z Lewandowskim i Ronaldo oraz po 3 z Messim. Zrobimy sobie taki pojedynek, zobaczymy kto go wygra. Ale najpierw chciałbym Wam coś powiedzieć. Otóż kilka osób pytało się, dlaczego teraz nie nagrywam już kart. Chciałbym Wam powiedzieć, że ja karty zbierałem. Zbieram i nadal będę zbierał. Mam nadzieję, że będę karty kolekcjonował do końca mojego życia, bo to jest moje hobby, to jest moja pasja i lubię to robić. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie filmików z kart piłkarskich, no już niestety ostatnio nie mam tyle czasu co dawniej. Dlatego też postanowiłem póki co bardziej skupić się na filmikach z piłki nożnej. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na kanały doktora Radiana, czy przede wszystkim Łukasza M, bo to są wspaniali kolekcjonerzy, o wiele lepsi ode mnie. Natomiast jeżeli ktoś ogląda mój kanał tylko ze względu na karty piłkarskie, to chciałbym Was uspokoić, bo karty piłkarskie nadal będą na moim kanale, tylko że będzie ich znacznie mniej. No wiadomo, że jak będzie na przykład jesień, wrzesień, wyjdzie jakaś nowa edycja, to będę chciał to nadrobić i wtedy będzie tych filmików więcej. Także to już chyba wszystko i zacznę otwierać. Aha, jeszcze jedna sprawa dotycząca Ligi Typera. Miałem nagrać odcinek podsumowujący w niedzielę. Okazało się, że będzie on dopiero w poniedziałek albo we wtorek, ponieważ czekam jeszcze na kilka nagród. No wcześniej niestety w czerwcu nie miałem czasu, żeby się tym zająć, ale myślę, że wszystko będzie już w porządku, także nie musicie się o nic martwić, bo wszystko jest pod kontrolą. Także zaczynamy otwieranie, zaczynamy od Lewandowskiego, od Ronaldo. No i zobaczymy, co nam się tutaj trafi. Możecie powiedzieć, która trójka saszetek wygrała. Mamy tu De Rossiego, ale Sami, Paulinho, Taylor. Tak nawiasem mówiąc, Paulinho, były piłkarz UKS-u, Rodriguez i karta specjalna, jest to key player Ramsey. A więc tu może będziemy odkładać tylko karty specjalne, bo one są tutaj najważniejsze. Lecimy z pierwszą saszetką z Messim. Aguilar. Dalej mamy Moisandera, Thiago Alcantara, Ospina, Cruze i karta specjalna. Jest to Defensive Rock Sergio Ramos z Hiszpanii, a więc tu key player, tu Defensive Rock, a więc myślę, że na razie mamy remis. Przynajmniej mi się tak wydaje. Zobaczymy, jak będzie dalej. Barzagli, Stones, dalej mamy Perisicia, tutaj ma tą fajną fryzurę, co miał na Euro 2016 w meczu z bodajże Portugalią, jak mnie pamięć nie myli, możecie mnie poprawić. Götze, Golovin i tu key player Calhanoglu, który teraz przeszedł do Milanu, a więc tutaj już mamy dwóch key playerów. Lecimy z drugą saszetką z Messim. Zobaczymy, czy wpadnie coś fajnego. Przydałby się jakiś game changer albo ten top player. Rakitic byłby super. Herrera, Blind, Stoker, Casemiro i karta specjalna. Jest to fans favorite David Ospina. Kolumbia oczywiście. Także no, wydaje mi się, że remis, chociaż nigdy nie wiadomo, jak to się rozstrzygnie, bo ostatnie saszetki zostały do otwarcia nam. Tutaj już widziałem, będą te zasady gry, ale to nas nie interesuje. Rojo, Gameiro, Kramaric, Gomez, Guidetti i karta specjalna. Jest to fans favorite Andres Guardado z Meksyku. A więc tu już nic lepszego nie będzie. Może jeszcze w tej ostatniej saszetce z Messim coś trafimy.
Zobaczymy, chociaż nie wydaje mi się. Moreno, Pukki, Stocker, Topal, Bentaleb i karta specjalna. Fans favorite Stanciu z Rumunii. A więc moi drodzy, podsumowując to, tu były saszetki z Lewandowskim, z Ronaldo i jest dwóch key playerów i jeden fans. A tu Messi i mamy dwóch fansów i jeden defensive. Także ja myślę, że mamy remis, chociaż prosiłbym was, żebyście wy w komentarzu napisali, czy wygrał Ronaldo, czy wygrał Messi. Natomiast ja ze swojej strony zapraszam już was na kolejne filmiki na moim kanale. Tak jak wam mówiłem, w poniedziałek albo we wtorek będzie podsumowanie Ligi Typera. Natomiast jeszcze myślę, że jutro nagram jeden odcinek, także zapraszam was na niego. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć!